Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Mafiasolec i witam was bardzo serdecznie w serii Od Zera do Farmera. Że tak się od razu przywitam, jest z nami Adaś. W zapomnianej serii witam serdecznie. I o zapomniany głos w internetach. Dobrze, że Adaś przynajmniej jest zapomniany. No, Adaś tam nagrywa na swoim kanale też na pełnej, także... Wiktor Boże Brączkowski też jest z tamtej strony z nami. Przywitaj się? Cześć. Ogólnie no, od zera sobie lecimy, jest to odcinek 270, chyba 5, niczym no. Moda na sukces. No, trochę nas nie było, musicie nam to wybaczyć, no ale powracamy i z takim założeniem, że skończymy tą serię. Także nie macie się... Także trzymajcie się na razie. Trzymajcie się na razie. Ja myślę, że Bronek powie, to trzymajcie kciuki. Żeby się to udało. Dzisiaj wam siedziałem z półtorej godziny, nie wiedziałem co ze sobą tu w tej serii zrobić. Przez te zapowiedzi 19 i to wszystko, no tak mi się spodobało tam, że nie chce mi się tu już w ogóle grać. Ale no, skończymy tą serię, ogólnie jesteśmy takiego wniosku, że... Co ci się nie chce? Do gramy na pełnej. Teraz właśnie będziemy grali na pełnej. Ten ostatni miesiąc będziemy wszystko sprzedawać, kupować. Najnowsze maszyny, po nasze maszyny. Jo, ja już sobie poszukuję teraz właśnie New Hollanda, bo dzisiaj będziemy go sprzedawać. O, właśnie Brączek, tu jest twój zestaw, który dzisiaj może zawieźć, bo jak widzicie 1,5 miliona prawie na koncie, ale dzisiaj wejdę po 800 coś jeszcze jest, także spoko. Akurat taki mały przegląd naszych maszyn, czy nikt nic nie ukrył. Nie wiem, czy nie będziesz musiał sobie ściszyć trochę maszyn, bo u mnie na odcinku tamtym były za głośno. No właśnie to ja. Chociaż tutaj nie ma takich głośnych maszyn, bo wiesz, tam na... Ale polskie... głośno gadamy, także dobra, nie ma problemu. W ogóle ja byłem w szoku, że my Dojca takiego mamy, bo nie mogłem w ogóle zrozumieć skąd ten A pamiętasz, że Bolek tak nalegał, żeby tego Dojcza kupić? Ociągnik Dojcza tego, nie? I on tak nalegał, żeby go kupić, a dzisiaj wchodzi mi i on mówi, ty mamy takiego Dojcza, skąd? Boże, serio, za tego ten Holland jest tak zużyty, że dostaniemy za niego tylko 39 tysięcy. Kurde, a ty go sprzedajesz? No sprzedaję, no po co nam tyle ciągników? Taki był fajny, mój Jezu. Ja tam ogólnie zapomniałem, że mieliśmy taki duży siewnik dopiero sobie ostatnio. Boże, to za ten kłębosz dostajemy 39, patrz. No. Serio? Ale pieniądze, ty. No to ten New Holland był tyle zużyty. No, no on miał 50, no najwięcej motogodzin prawie miał u nas, nie? Oprócz Case'a, no ale... To się nie ma. Ogólnie sprzedaję obciążnik, bo mamy ich 300 chyba. Dzisiaj jak jechałem, to co chwilę gdzieś obciążnik leżał. A dzisiaj no ogólnie zakupki, kurde, no człowiek tu taki nieprzyzwyczajony. Tak, nie biegam autostradą. Ale teraz no mówię, trzeba po prostu wykorzystać ten ostatni moment, trzeba tą serię już tak rozwinąć. I doszliśmy dzisiaj do wniosku, że kupujemy tego New Hollanda, tę dziewiątkę. Nie wiem, chipujemy go od razu na 557? Dawaj, od razu na full! Tak. Podwójne koła? Obciążniki? Czy się chcesz bawić teraz? Ty, obciążniki będą ładnie przy nim wyglądały? Powinny być okej, chyba, nie? Jakie obciążniki? No kołach takie czarne chyba on będzie miał. Pff, nie wiem, byś musiał zobaczyć. Dobra. Weź z obciążnikami. Kupię z obciążnikami. Także tak. Pierwszy zakup na dzisiaj, no troszkę pieniędzy poszło, no ale no trzeba, po prostu trzeba wreszcie to wydawać. I czemu sprzedaliśmy sobie pewnie Głębosza, zapytacie? Mam nadzieję, że jest, dodałem dodatek Big Buda. Tyle żeśmy się naszukali tych siewników, kurczę, tych maszyn, a zapomnieliśmy właśnie o tak wspaniałym dodatku, gdzie naprawdę cieszę się, że jest tutaj, że tak powiem, ten pogłębiacz. Dla mnie to taki bardziej Głębosz. I wreszcie będziemy mogli sobie wykonywać orkę 8-metrowym, że tak powiem, sprzętem, gdzie od razu będzie nam zaliczało zaorane pole. Także dzisiaj sobie go kupujemy. Za 82 tysiące to dużo nie jest. I później jeszcze kupimy sobie siewniczek. Siewniczek, właśnie, a propos siewnika, bo tam taki odcinek był z 4 miesiące temu mniej więcej u Brączka na kanale, gdzie kurna, no żeśmy testowali tych siewników trochę. No i niestety, jak pamiętacie, no wybraliśmy jakiegoś John Deere'a, nie wiem czemu my go wzięliśmy, jak teraz ostatnio byliśmy sobie na serwerze dzisiaj na niego. Byliśmy pijani pewnie. I patrzyliśmy na niego, to nie mogliśmy dowierzyć, że w ogóle coś takiego mogliśmy sobie kupić. No ale mniejsza z tym. Mordo, zmieniłeś podczepianie może? Nie. Mi się zdaje, że jest na kontrolę. Na 17 jeszcze nigdy nie podczepiałem. To ja musiałem się ustawić. To powiem wam, że byliśmy troszeczkę w szoku. No, ale mniejsza z tym. Pogadaliśmy z firmą, by no, trochę nam się nie zgadzało, bo graczki były za daleko od siebie, no i oddali nam wszystkie pieniądze. Ale graczki. Oddali nam wszystkie pieniądze za niego i praktycznie za tą samą cenę będziemy mogli sobie zakupić dzisiaj właśnie siewniczek z dodatku Big Buda. Gdzie mi wyjeżdżasz? Nie widzisz, że większym jadę. Ogólnie trochę ciężko na kierownicy się gra na takich łamanych sprzętach. No ale miejmy nadzieję, że sobie poradzimy, bo to pierwszy taki ciągnik w ogóle na naszej serii. Nie wiem, czym w ogóle na takich ciągnikach graliśmy w 17. A nie! Testowaliśmy Big Buda, a tam był właśnie taki łamany osi. Więc kurczę, no... No ten New Holland bardzo fajny. Ogólnie ten Casey
Challengera tego nie testowałem, bo jak na singlu grałem właśnie tym case'em, tym też grałem i całkiem fajnie. Znaczy właśnie tak rozmienialiśmy i myślę, że chyba tego Challengera też kupimy. To będzie, no nie, no będzie ten Quatrak. Case jest na gąsienicach, nie? On jest na gąsienicach. No, chyba. No, no. Chyba jo. Jo. No to właśnie jego będziemy sobie na pewno kupować. To będzie nasz ostatni ciągnik, jaki będziemy kupować. Raczej w tej serii. I miejmy nadzieję, że no tak jakoś zakończymy. Mam plan ogólnie, żeby teraz połączyć trochę pola. Pod koniec odcinka, jeśli nie zapomnę, w ogóle czekaj, o której zaczęliśmy nagrywać? Dobra, 10 po powiedzmy. To... No 8:13 była. A, no tak, to tam gdzieś o 18 ja zawsze chyba. No tak, o 18 musisz kończyć, no. Jo. Także zaraz pod koniec odcinka ziomeczki wam pokażę, co będę chciał zrobić, aby, nie wiem, no po prostu ta seria jakiś taki klimat zachowała i żeby to akurat pod te takie duże maszyny wszystko fajnie wyglądało. No dzisiaj nie uszedłem z życia fendem, ale na całe szczęście nic mu się nie stanęło, bo jak wiecie, na singlu ten pociąg jeździ chyba 300 na godzinę, no i niestety wow, mnie zakleszczyło trochę, ale... Fend żyje, jest na skupie. Bączek ogólnie w dzisiejszym odcinku sobie ogarnia zwierzątka. Ja trochę przed odcinkiem też poogarniał, Adaś też wcześniej troszeczkę ogarniał. Przypomniał, że zasiałem to pole tam połączone, co nie? 9 i 13. Zapomniałem o nim też nawet. A, czekaj. Bo ono było tak w ogóle nie mam, nie mam klawiatury. Nie, dobra, klawiatury, nie, mam klawiaturę. Da się teraz, nie wychodząc z gry, zmienić opcję, żeby pokazywało klawiszologię kierownicy? Czy nie, jeżeli nie dałeś pomoc automatyczną, to powinieneś to, co klikniesz, no to po ten. A no właśnie, ja klikam F1, nie? I no, niestety mam to znaczy, klawiaturę. Że masz. To masz tylko. Tak, samą klawiaturę masz pomoc? No, no mam samej klawiatury. No, no to tak, no to tylko masz pomoc na klawiaturę ustawioną. To nie da takiej opcji, żebyś teraz, nie wychodząc z gry. Robię. No dobra, miesiąc, nie, no dobra, to jakoś tam pi razy oko pamiętam, jak przypisałem. Polecam kliknąć tam automatyczną, to wtedy obojętnie co klikniesz, czy kontroler, czy to, to jest... Właśnie, póki pamiętam, jest sena, sprawdź, czy jest wełna i jak możesz, to jest tą wełną na początku, mordo. Jak możesz. Bo ona jest 8 coś tysięcy. Ja ją zdążyłem załadować i jeszcze taką cenę miała. No trochę tej wełny mieliśmy w ogóle, ona była tak porozrzucana. O, jo, 8300. No, no to jak możesz, to jak możesz, Bronek, weź jedź. Póki jest ta cena. Poczekaj, bo... przy okazji gdzieś widziałem... tak, buraki trzeba ogarniać też, jak będzie wyglądała cena, kurczę, na tym... na pociągach, bo mamy 500 ton. Powiedzcie mi teraz, ile powinniśmy mieć świń, krów i owiec. Powiedz, ile mamy krów? Owiec 150, tak? No. Świń powinno być 50, tak jak miało być zawsze. 50-60 miało być chyba, to nie? Nie, no 50 chyba, bo nie trzeba. A krów? Krów to ogólnie mieliśmy. 10, chyba czy 120 mieliśmy. Ogólnie krów to mieliśmy mieć ile wejdzie, ale później to już się trochę zaczęło robić takie, że za dużo brały tego wszystkiego. I nie wiem, czy my w ogóle krowy sprzedawaliśmy któregoś razu. Chyba jeszcze ani razu nie. A nie, właśnie, chyba nie sprzedawaliśmy. Więc... Ale gadaliśmy, że pomiędzy chyba 102 do 120 chyba miało być. Nie wiem, że pamiętam. Może i o, więc no na razie nie wiem, na razie zostaw krowy. Będzie można sprzedać na dniach trochę tych zwierząt, żeby, nie wiem, trochę też tej kasy przy... Bo jak będziemy teraz, wiesz co, tych nabytków kupować, to może się kasa przydać, więc... więc wtedy coś ogarniemy sobie na spokojnie. Kurde, fajny ten New Holland jest. Tak, kurczę, no całkiem coś innego wreszcie na tej serii. A budynki mamy, czy ogólnie będziemy przerabiać, jeszcze pewnie też zapytacie, no bo miała być jeszcze jedna przeróbka gospodarstwa, nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie. Nie, ja bym chyba już nie przerabiał. Myślę, ogólnie że już chyba się nie opłaca tego robić. O, tak się przesunę, będzie chociaż dobrze wyglądało na kamerce. Także już się chyba raczej nie opłaca tego robić i sobie odpuścimy. I po prostu będziemy cisnąć już tą serię, żeby tak wiecie, ogarnąć to, co mamy w polu. I tyle. No bo mówię, jeszcze tych serii troszeczkę będziemy mieli, bo my jak widzicie mamy biedaka do kozaka, od razu korzystając z okazji będziemy mieli serię ze Spintyresa, powracamy, bo widziałem, że pytaliście, a też fajnie, bo wreszcie wyszedł ten nowy Spintyres, ten dodatek, czy to jest całkiem nowa gra, American chyba, jakoś tak. I właśnie kody już będziemy mieli ogarnięte i wszystko, i w czwórkę będziemy chcieli sobie zrobić tą serię wraz z Thanasem. Także takie luźne odcineczki też z tego będą. O Wreckfesta też pytaliście. Wreckfest mam nadzieję, że Adaś też coś się nam uda ponagrywać, bo bym sobie z chęcią pograł. A czekałem, jak to powiem. A niestety, no tutaj tylko Adaś być może naszym być założycielem. Ja, od czerwca nie sprawdzałem, więc niestety nie wiem. Ale jest jakieś chyba sobie biłem przez przypadek. Mordo, co ty masz takie lagi, czy co? Ty tam żeś tak zawinął kamień tam był, czy co?
Ja wszystko, widzę na broczka komputerze, to chłopie jeszcze ściąga z tamtego pola. A nie, ja to sobie przyjechałem na ten, na poprzeczny. Aha, bo ja mówię, kurwa. Nie, bo to ta chałupa, ona mi tak trochę przeszkodziła. Dobrze, rozumiem, nie ma problemu. Jezu, ile to jest maszyn. No jak ja próbowałem coś znaleźć, jakąś maszynę chciałem zresetować, to tak sobie siedziałem i tego scrollem przesuwałem, mówię, ja się kręcę, nie? No szok. Naprawdę, tego, jeszcze też dużo w sklepie jest tego wszystkiego przez to, że na przykład każdy płot, krzak i w ogóle było dodawane, nie? Kupowane to też bardzo zmuliło tę grę. Ale powiem wam, że no kurczę, napatrzyłem się na tą 19, coś sobie pograliśmy. I już się naprawdę, tak nie mogę doczekać tej serii od zera, nie? Na tej amerykańskiej mapie, że to jest wreszcie zacząć wszystko od nowa, wiecie. Czemu na amerykańskiej? Jeszcze nie decydowaliśmy. No ale jak oglądaliśmy, no to nie wiem, mi się na przykład ta, którą oglądaliśmy, która była na PGA, mi się jakoś nie podobała, nie porwała mnie jakoś tak zbytnio. Jakoś tak w ogóle ile z tego terenu i w ogóle, więc. No moim zdaniem, jeżeli chodzi o mapę, to pewnie te dwie i no i stare z tego. Estancja na pachu, nie? Będzie. Estancja będzie i te dwie, nie? I raczej obstawiam, że nic więcej już nie będzie, bo jest europejska i amerykańska, no to. No. A mówię, no ta europejska, no to coś sobie tam będziemy, mamy już pomysł na taką luźną serię, na tej, że tak powiem, europejskiej, no mówię, ta amerykańska fajnie, bo chciałbym zostanie. Tam zacząć, no. Chciałbym tam bo zacząć. Tutaj też jest. No, bo jakby nie patrzeć, tu też jest amerykańska flaga, pięknie powiewa tam jeszcze u nas na gospodarce. Tam też będzie flaga. Tam też na pewno będzie flaga. Po grubości. Ja no zobaczę model z burokami, co? Co? Jadę z burokami. No weź ty tam syp, to zejdzie z 2 tygodnie chyba. Przy to też skisło tam po tych 6 miesiącach. Może część tu, że 500 ton jest? No to pociąg jest chyba pełny, nie? Tak, pociąg pełny będzie. No pociąg to ja wiem, że pełny, ale chyba pełne silosy, bo żebyśmy równo 500 ton nasypali, to chyba jest niemożliwe. Nie, pełno, no. A na pociąg ile wchodzi? Niedużo, 240? Serio? Myślałem, że... Nie, no więcej. Nie wiem ile. Nie wiem, nie wiem. 500? Ile? Na całe? Na wszystkie, na całe. No jest, by się wagony zerwały i tory chyba z 3 razy. Ale chyba na... 300 ileś chyba wchodziło. Tak dobrze mi się... Ja to wywiozę wszystko, bo i tak przecież mam jeszcze na polu ile buraków. No. Tak, proste, że tak. Znaczy trzeba popatrzeć, jak tam cenowo to wygląda. Najwyżej jak nie, to na pociągu jak sobie jeżdżą. No, ale myślę, że na takim okresie, jeżeli chodzi o tą grę, to już chyba nie ma co aż tak bardzo patrzeć na te ceny, co nie? Mówisz, no to, i trzeba... Tak to trzeba. Właśnie. I tak to trzeba. Ja mogę sprzedać wszystkie maszyny z gospodarstwa, kupił inne. Znaczy nie, no ja właśnie teraz mam taki plan, nie. Ja mam ogólnie teraz taki plan, że po co nam tyle tego wszystkiego, tych małych siewników i w ogóle, wziąć to powoli, wszystko wyprzedawać i właśnie kupować te duże, żebyśmy zdążyli testować te maszyny, no bo... Do 19 nie przeniesiemy się z takim asortymentem. No dokładnie. I znowu będzie później tak, że kurde, w 19 coś wyskoczy. I nie przetestujemy tych największych maszyn. A ja chyba powiem wam, że w żadnym farmingu, w poprzednich farmingach, nigdy wcześniej na oryginalnych, to nie grałem w ogóle praktycznie. W ogóle nie graliśmy. I ja nigdy nie testowałem tych dużych maszyn, jak to wszystko wygląda. Tam mówię, ja dzisiaj tak sobie siedzimy i patrzę, 270 któryś odcinek, mówię, Boże, jak wy musieliście pokochać tą serię i tu jest praktycznie wszystko oryginalne, nie? Zobaczcie, ile takich samych prac, przynajmniej po 50 podobnych prac trafiło się w tej serii na pewno, bo nie wierzę, że nie jest 50 razy, że nie było, nie wiem, żniw. Przynajmniej, znaczy 50 odcinków, o. Że nie było żniw, że nie było, nie wiem, orki na przykład. Może tam jak taki, nie wiem, obornik czy coś też ze 40 przynajmniej razy się trafiło, więc mówię, no to naprawdę musiała wam się ta seria podobać, że chcieliście tak, tak bardzo i tak dużo ją oglądać. A w 19 będzie jeszcze lepsza. A moim zdaniem w 19 też będzie lepsza. Jeżeli będzie tam tyle modów, ile jest pokazane teraz, to... Wiecie, co sobie dzisiaj myślałem? Kurde, mi się tak podoba ten John Deere, co jest ten początkowy, nie? No fajnie, fajnie by było tam, jaki na przykład... Jak ten, będzie, co jest na tym? Jaki początkowy? Znaczy no... Co na gameplayu? Na tym gameplayu na całym i w ogóle ten duży. No Erka, no. No powiem wam, że fajnie by było, tak sobie myślałem, trochę inaczej na przykład zacząć, ale to tak tylko takie myślenie. Bo tutaj jak pamiętacie, tak po kolei kupowaliśmy ciągniki, nie? No. Ale czasami są też takie gospodarstwa, że nie wiem, mają tam 2-3 ciągniki takie mniejsze i jeden jakiś kurczę większy, nie? Na tak... początku byśmy się myśleli. No nie od razu, nie mówię, ale przypuśćmy koło jakiegoś, nie wiem, setnego odcinka, już będzie trochę kasy podkładać i kupić na przykład jeden już porządny ciągnik, porządniejszy agregat, no wiesz, żeby to może wtedy jak będziemy się tak rozwijać, to będzie jakoś szybciej. No, no warto spróbować. Przy setnym odcinku to na pewno będzie już to do przodu szło. Ciekawe jak no to jo, ale widzisz, no
zobaczmy, jak długo potrzebowaliśmy, żeby kupić wreszcie jakiś większy ciągnik i w ogóle. A jak może będziemy mieli taki większy, nie wiem, właśnie tak jak przypuśćmy ten pług, ten siewnik, ten możemy agregat. Możemy wziąć kredyt i jebnąć coś takiego gruntownego, no właśnie, własnego, co nie? Dlatego mówię, kurczę, ja bym, no mówię, ten John Deere, ja bym chciał, żeby on był takim, taką ikoną tej serii, nie? Nie wiem czemu. John Deere od samego tam początku będzie jakiś malutki, no to na pewno. Jest, patrzyliśmy chyba, jakiś taki, nie, nawet to fajny. To są niepotwierdzone informacje, ale ogólnie pierwszym kombajnem prawdopodobnie będzie ten New Holland, ten stary, z dodatku tego... Stara Layere. No, no fajnie, on jest spoko, on jest super. Tak, więc on będzie pasował. Z tego co słyszałem, nie? On większy dać. A nie, on ma 4,5 albo 5? On duży, 4, nie, 4, ten, 2, ten akurat jest duży, nie? 4 na pewno. No na pewno większy niż Case miał. On jest spoko na taką polską farmę, bo ja go mam właśnie, no, gram sobie, no, to naprawdę jest super. Ciekawy jestem, czy to zdjęcie, które widziałem, co stały te dwie zielone przyczepy i ten samej, czy to nie będą też podstawowe maszyny. Bo to też bardzo prawdopodobne może być, dlatego takie zdjęcie było dane. W tamtym tygodniu oglądałem sobie te maszynki, to byłem po prostu w szoku, ile tego tam teraz jest. No jest, jest. Jeżeli to jest w oryginale pewnie, no tak mi się zdaje. No tak, tak, tak. Wiesz co jeszcze też mnie zastanawia, co będzie dane później jako dodatki, nie, do farminga, co jakie marki pójdą. Ale myślę, że no, ciekawe, no nie wiemy jak bardzo jest rozwinięty ten John Deere, że tak powiem. Czy jest naprawdę maszyneria John Deere'a dość duża, czy... John Deere'a ciągniki na pewno będą dwa i na pewno będzie kombajn. No tak, ale czy będą na przykład prasy i inne jakieś wątpię. Centry? No właśnie, więc to może być też tematem na właśnie jakiś dodatek później, na przykład zielonkarskie. Ale myślisz, że mogliby zrobić, nie wiem, ulepszenie takie DLC John Deere? Myślę, że tak, skoro mają wykupioną licencję, to... Tak, ale przeważnie jak robią DLC, to robią z innej marki, nie? No. No właśnie, to już ciekawe. Jest, dla mnie to już jest podstawową taką marką teraz. No to mówię, jestem mega ciekawy, co będzie właśnie teraz z dodatkami, nie? No bo już tyle tych dodatków różnych było, nie? I Holmer, nie Holmer, w każdym farmingu coś. DLC Ale lecą pieniążki. Nie no, klasa, raczej... Wątpię. Nie dali, co? Fernelanda może dadzą. Nie było, bo był Kun teraz, nie? No. Choć Ferneland... Nie było. Nie, fajne by 22 tysiące praktycznie dostaliśmy. No, Kwernlanda mogły być i pługi, i jakieś te agregaty, i wszystko, i prasy, nawet przez Kwernlanda teraz są. No. To też nie głupie. No, jestem mega ciekawy, co to będzie właśnie wychodziło, nie? Ciekawe, czy jakoś poprawili trudność rozgrywki, zdobywania pieniędzy, no bo jakby nie patrzeć, kurczę, no, my tej kasy tutaj naprawdę sporo udało nam się zrobić, nie? To jest, no mieliśmy raz przez ponad 2 miliony chyba, nie? No. To jest dopiero coś, to jest kurcze. Ale zobaczcie teraz, ja kupiłem ciągnik, kupiłem jakąś tam maszynę, nie? I zobaczcie jak te pieniądze, jak szybko nam się rozeszły. Więc no mówię, no trzeba się kurcze pobawić ten ostatni czas. I ostatnia prosta. Będzie się działo, nie? Już mi się tak morda cieszy, bo to już miesiąc został, niecały. Ale to zleci, bo teraz te wszystkie święty to tak przefruną. To zleci. Potem to już będzie odliczane. Boże, nasze gospodarstwo. Może pożegnać się z tym gospodarstwem też. Ale fajne wyszło, kurde, naprawdę fajny pomysł był na to wszystko tutaj. I na poprzednie gospodarstwo, bo to też dużo nam dało może w tej serii, że właśnie tak troszkę na oryginalnej, ale jednak potrafiliśmy... Fajnie to obciążniki wyglądają na nim. Co? Fajnie te obciążniki na nim wyglądają. No, jednak ten obciążnik to spoko sprawa była, dobra. No i żaden z nas na początku w ogóle tej serii nie pomyślał, że to zrobi no nie. Coś takiego. Ja nie wiem, jak to kurczę w ogóle. Jak zrobi teraz, początek, ja jestem naprawdę, jak ciągle widzę i komentarze i w ogóle na live'a przychodzą osoby i tylko kiedy od zera. No, my przecież pod nogami, pod tym wszystkim. Nie rozumiem, jak można tak męczyć, co nie? Bo są serie, które naprawdę ludzie lubią, ale nie męczą tak jak to, co nie? Mówisz, jakbyśmy mogli, to byśmy nagrywali, no teraz jak widzieliście, no nie dało rady, wróciliśmy teraz, no pierwszy akurat dzień, gdzie tak mogliśmy teraz na spokojnie sobie, dzisiaj lało, wczoraj ogólnie orki, ten odcinek właśnie miał być wczoraj, kto jeszcze nie widział na Facebooku posta, to bardzo serdecznie przepraszam, miał być ten odcineczek wczoraj, no ale niestety orki zimowe się trafiły i od samego rana do wieczora praktycznie byliśmy w pracy, a po pracy uwierzcie, że nam się totalnie nie chciało. A tam tłumaczyłem też ludziom, bo na dniach jak tam live robiłem, to mówiłem po prostu co się dzieje, jak to wygląda i no ci co mieli zrozumieć, zrozumieli, co nie? No właśnie, dlatego też mówię, no praca jest ważniejsza, nie zawsze tylko farming, ale sami wiecie jak możemy to nagrywamy. Adasiu, nie no ty na Big Budzie chyba grałeś, nie? Dużo nie, ale... Kojarzysz ten zielony, to jest z Great Plains, jakoś tak? To się nazywa ta marka? Czekaj. Chyba tak. Ja chyba dobrze mówisz. Great Plains. No, Plains, no. Jakoś tak. I właśnie, kurczę, no podoba mi się ten siewniczek. Dobra.
Czekaj, gdzie to jest podczepienie? Tutaj. Aż sobie go luknę tak na chwilę. Może ile jeszcze tych buraków? Mój Jezu. Och, ale wagon za wagonem. Aż mi wyskoczyła ta miniaturka, że Dira przez wikę. Nasiona. Ogólnie chyba tak, on nie ma... Tak, on nie będzie miał kosza zespołowego na nawóz. Ja już drugim kursem jadę. Masakra jakaś. Ale kurde zestaw. Spytacie pewnie czemu nie Newfoundlandem nowym będziemy siedzieć w ogóle? Z racji tego, że kurczę... No ten siewnik wygląda zajebiście, no, nie? No. Ja już kiedyś mówiłem, ale nie, ten bigud nie, jakoś tak kurde i... Patrzcie, że się tak... Teraz lepiej wygląda niż wygląda. No weź przez to. Jak dzisiaj ja próbowałem siać tą T9, jak ja jechałem po tym polu, jak ja próbowałem tym zawrócić, to człowieku takiego węża zakręciłem, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. Chyba nie ciągnie. No nie ciągnie, bo już się pompam. Wiadomo, bo pompa. Pompa siadła. Ale jak to... Trochę będzie zasypywał. No to jest 18 metrów. Dobrze, że ja dzisiaj trawę sieję, nie będę musiał się uczyć ścieżek jak robić. No. Tak, dlatego sobie dzisiaj tak wybrałem, nie? Chyba dużo jeszcze tych buroków. O! Ile jeszcze? Aha! Nie, kurwa, nie, nie można trawę ślać. No nie gadaj. O, tak. Dobra, odwołuję, będziemy jednak robić dzisiaj ścieżki. Opryskiwać na ile mamy metrów? Na 18. No. Ty. Jak to wyjdzie? W każdym przejeździe ścieżka? Nie, kurwa mać. A się udałem ładnie. Teraz? A ile on ma metrów ten siewnik? 18,2. No już dobra, tych dwóch nie liczmy, bo to zakłady będę robił. 18,2? I opryskiwać też ma 18. A 24 co ma? Kurwa, dobra, no, opryskiwać ma 24 raczej. Na pewno będziemy sobie to kupować z czasem, ale dobrze, no rozsiewać. 24 metry ma rozsiewać, okej. Okay. Opryskiwać. Co mamy to? 36 metrów opryskiwać. Ile? No to ładny ty. Kurwa. Chyba przez ile ma, miesiące ten, trochę się wydłuży. A ten duży rozsiewacz ile ma? Ten... Tyle samo. Raczej on, nie, on po prostu jest, że za ile ma? 24. No to musisz robić na 24 ścieżki. Dobra. 24 na pół? 12. Uj, ja pierdolę, ale przecież to za chuja nie wyjdzie. To... Połówką? Co? To jest, połówka to jest 9. Może no. Kurwa bez ścieżek polecimy ostatnie, co? Dobrze. Ja. Damy sobie radę. A czy mógłby zrobić tak, że wiesz, połówka, ścieżka, cały ścieżka, ale cały jak... ścieżka. To wyjdzie. Nie no, wiesz jakbym musiał zrobić? Od razu... No bo zobacz, jak będzie cały, nie? To bierze 18, tak? No, na połówkę to 9. I dwie połówki bierze jeszcze. To bierze 6, 30... Kurwa, ile masz? Chyba jednak nie. Ogólnie to jak ja z tego dobrze to pamiętam, to my mieliśmy robić wszystko pod rozsiewacz, bo pryskać to mieliśmy tylko kukurydzę, słonecznik, buraki. Ty! Jo. Ile ma ten opryskiwacz? 36? No. No to no. Tak rób. Połów. Ale to co robimy, że zboża będziemy pryskać, a kukurydzę nawozić najwyżej wtedy? No, rób tak. No. Że połówka, no. Cały, ze ścieżką. No. Cały, ścieżka, cały, ścieżka, cały, ścieżka i to wyjdzie. Dobra. To wychodzi co 18. Bo masz 18, 18 razy, 2 razy 18 to masz 36, tak? Dobra. No to może ile ja worku już nakupiłem. Jeszcze matma poszła. No i kurwa, baja. Najwyżej rozsiewać będziemy ty. Ale można przecież poszukać jakiegoś rozsiewacza 36 metrów. Przecież na pewno jest w internecie gdzieś jakiś. Dobrze. Ja się zastanawiam, czy... Czekaj. Wiem jaki ma 36 metrów, wiesz jaki? Ta Amazonka. Co jest w... Dobrze. Nie ma problemu, ją kupimy. Czekajcie, ja chcę zobaczyć tylko, czy on ma możliwość napełniania... Ty, to jest nawóz i... Czekaj... Kurwa... Kurwa. No nie, nie może nawozu, dobra, nie może nawozu, nie może nawozu, nie może, nie może, nie może... Dobra, to teraz trzeba jakieś znaleźć pole, jakieś... Ty, Adaś, a czy pole tak. Łączna to jest ten? Ogarnięta do siewu, czy zasiana? Łączna, 43, objazd za pocztą... Znaczy jest na pewno ogarnięta i nie jest zasiana. Bo... No to widz, a co siejemy? Co w tym sensie? Co tu miało? A co było? Ją zahaczę. Ty, ja bym dał tam słonecznik, bo tam nie było słonecznika. Co wy na to? Czyli dobrze. Słonecznik nie jest urodzajny i buroki wszędzie? Dawaj słonecznik! I co będzie sprzedawał potem sam chyba? Ale ja... Zostanie. Przecież tu... Zawał i na drodze dostaną, jak zobaczą taki zestaw. Jak to wygląda jakiś Transformers? Już trąbią, już się cieszą. No ładnie to kurwa. Ja mówię, na pewno lepszy niż ten rządzi, także wybaczcie nam tą wpadkę. Ale dobrze, że szybko zdążyliśmy zmienić. No, no, mam dobrze, taką wielką szczepę? Co? Taką wielką szczepę mamy?
No, właśnie też byłem w szoku, jak go dzisiaj zobaczyłem, że to stało. Myślałem, że to pożyczone, ale nie, to nasza chyba. Dużo rzeczy żeśmy zapomnieli. No co, ja zapomniałem. Ja na pewno się ciepa, co? A, dobrze. No wymuś, tylko to cię... Ty kurwa. Wymusił. Widzę to. Normalnie mi się przypomniał dzisiaj ten, no, Eurotrack. O, właśnie, Eurotrack też. Znaczy, Eurotrack albo American Track się pojawi, bo wczoraj żeśmy podłączyli sobie kierownicę i zaczęli trochę testować. Faka się jeden z pick-upa. Bordo. Potestowane. No i teraz opuść dzidzida. A, bo nie opuszczone jest. Opuść dzidzidę. Ziwła. O, o. Ale nie zbiera. No zbiera, nie widzisz? A powoli strasznie. No co, co ty mi zbiera? Ale poszedł tam niebaniutki. Także może składnie tam przygotowujesz pod trawę, ale zasiejemy innym siewnikiem. Myśleliśmy, żeby kupić, kurczę, ten do trawy specjalny. On tam ile ma? 12? Ale może ja stanę gdzieś, nie wiem, na połowie pola, żeby się rozłożyć. Rozłóż skrzydła swe. Czekaj, dobra. O, idzie. Ale poszedł. Dobra, widzę, że to będzie szybciej będzie kurwa od barku. Kurwa, próbuje karmić tam. Te krowy, wiesz, ile te krowy potrzebują, to jest szok. Tak, wiem. Dlatego trzeba je nakarmić ostatni raz, jak one tam dadzą tego mleka, tego wszystkiego w takiej ilości i trzeba sprzedać tych krów trochę. Wyglądasz troszeczkę jak jakiś Boeing. No, trochę jo, nie? Ale w szoku jestem, że on ma tylko zapotrzebowanie 280? Co? No, to nie jest nic takiego bardzo ciężkiego, co nie? Dobra. Ale fajnie się prezentuje ten fan, no. Nie? Już tak żeśmy patrzyli ale wcześniej. Ja pierdolę, no i to... A w słońciku nie ma się... Kurwa, gitara! Ja! Co za pierdolisz z tymi ściskami. Jest git, kurwa, chłopaki, nie ma szereg. Pewnie specjalnie chciałeś słońcić się. Nie! Bro, nie pomyślałem, dopiero teraz się skopnę, serio. Bo przecież tak mówię, kurde, ścieżkę miałem robić. A jest dobrze. Jak, no, normalnie jest kolorowo. Jak tu mamy beczkę w ogóle? Dlatego ja mówię, że to trzeba powymieniać wszystko. Bo tam stoi ta mała jaskina jeszcze nawet. Aha, bo myślę, to i na pewno stoi ta żółta. A co by na to, żeby wziąć ten zestaw, co ostatnio Brączkowski miał na tym? Nie. Nie? Nie, on chujowo wygląda, ale zestaw. Ale z beczką jeszcze z tyłu? No, z no tego, co to było? No przecież wiedzieliśmy, jak to chujowo wyglądało u tego, bo u Kadora oglądaliśmy. Nie, to nie było, a to co na zdjęciach pokazywałeś? Ja mi chodzi to ze zdjęć. Co ty na stronie, gdzieś do pobrania znalazłeś to? No nie, to by trzeba było znaleźć wtedy. Jak ktoś nie widział, to zapraszam na odcinek z Bożą. Holmera, chodzi o Holmera, nie? Bronka i właśnie Holmer. Beczka ta żółta, kamera na nim. I do tego doczepiana ta beczka z kamera, którą my mamy. I za nim jeszcze agregat. No taki kozak fest zestaw, nie? No wiecie, do potestowania, do zobaczenia. Bo nie wiem czemu, no ja na pewno nie chcę tej wielkiej, to jest grzeweczki. No mi się ona tak totalnie nie podoba, to jest za wielkie, po prostu. To jedynie możemy coś poszukać jeszcze w modyfikacjach, nie? To wtedy tak, kurde, bez tego se zrobiłem. Jak to? Nie włączy się bez nośnika, nie, bez nośnika zrobiłem. A chciałem sobie zobaczyć, jak się będzie w środku siało. Dobra, następnym zrobię. Bez znacznikiem sobie. Ludzi, spokojnie, dopiero 15. Także no tutaj możecie nam napisać coś z beczką. Fajnie. Myślę coś też o rozrzutniku, bo kurczę, no tamte rozrzutniki, no mamy dwa małe, no po co nam dwa? To na pewno też jak mało, czy tamtych jeden tak szeroko walić, że chuj. No ale no to trzeba zmienić i to już zmieniamy od... Nie, potem stwierdziliśmy, że jednak tego nie zmieniamy. Pierdolisz. No. Ja zmienię go na tym odcinku na 100%. Dobra. Ja już rozkładam. Mega zawoda naszego. Ale będę jechał szybko teraz. Więc no dobra, no to jak zostaje rozrzutnik, to zostaje. To jeszcze polską czwórkę można dokupić do tego. Co jest jeszcze znane? No na pewno ja bym chciał te kombajny zmienić, bo już kurde mi się zbudziły. Fajny, chciałbym na pewno tego, pierwsze co to kupimy na pewno tego największego New Hollanda, nie? Jak już kupimy tego New Hollanda, to nie wiem, może dokupimy jeszcze do niego tego case'a. Bo raczej chyba z oryginalnych, znaczy z oryginalnych, na oryginalnej stronie wychodziły jakieś kombajny? Czy nie bałdzą? Chyba nic, nie? Takiego większego. Chciałbym właśnie coś takiego innego, bo już jak mówię, tu mieliśmy teraz case'a. No to kurczę, fajnie by było, żeby... Klas Aleksyna kupić. Co? Klas Aleksyna. No, no nie ma niestety na oryginalnej stronie. Nie ma? Chyba nie. Myślę, nawet nie patrzyłem. Jakby był, to można fajnie by było, nie? No. A jak nie, to dwa New Hollandy. Coś tam na pewno wychodzi przez ten czas. Jakiego... Murdoch też ukradł w picie chyba. Ukradł. Porwał. Porwał, powiem go dorwał. Ty chcesz się napić, czy co? No tak, mnie zaskał mocno.
Słuch z ataku, to nie padał już od 2 tygodni w ciągniku. Poproś. Jak miło. Proszę. To nie jest reklama tym marka, broń Boże. Na chuj mówisz, jak ręką zasłania. To nie jest tym Marek, broń Boże. On tylko się chciał napić. O, nie próbujesz, nie wygrywasz. Chuj, zaraz pan będę się siał. Może jeszcze wyplanuję lepiej. Dobra, czekajcie, teraz znaczy jak się podnosi. O, dobrze, pięknie. Pip, pip. Ale jest ogień, normalnie jakbym mógł, to bym tu przez środę jeszcze przegrał. A może tu od razu walimy też, to będę jeździł, tylko na drogę bym podnosił. Podnosi. Dobrze, że tu ruch uliczny jest wyłączony na razie w tym kraju. Ja już zaraz będę zapierdalał tym motorem. Jak on wygląda na tej drodze tam. Zaboże! Ty kurwa nie masz poprzeczniaka, żeby zawracać? Musisz na drodze zawracać? Potem z kurwa z krajówki się przebiega. Mordo, weź ty poprzeczniak! Już krokodylki jadą, kurwa. Ej, jak się lewy znacznik? O, lewy znacznik. A prawy? Control, Z. Albo shit. Musisz nacisnąć te przycisko od minimalizowania gry. Alt F4? Tak. Ty, bo ja nie chcę zrobić faktycznie minimalizować. O, jest, Shift i Z. No, mówię. Myślałem, że Control, sorry. Ale mi okłamał mocno. Może jak, ja sobie już wyobrażam, jak będę zaraz robił tą zbilansowaną karmę. Niczym ile, to nas ile od biedaka do kozaka. Tam dwutonowym poszowozem. Weź tu rób to. Jezu. Co? Chyba takich 8 byśmy, 5 ludzi, ta nasa jeszcze trzeba by wynająć. Jest jakaś jeszcze większa ładowarka niż tamta? No nie. Mieliśmy jakieś kurde ładowarki kiedyś, jeszcze jednej takiej dużej? Ona jest tamta, ale tamta jest brzydsza, ma taki strasznie dziwny wysięgnik. Jaka? No jeszcze ta druga taka w grze, oryginalna. JCB? No kurwa, dawaj ją! No to kupicie sobie następny odcinek. No weź już kupią. No nie! Ja spróbować się tam. Będę się męczył, kurwa, jo? Jeździł 5 razy. No nie wiem, no dobra, do tyle. Ale kurwa cię balę, ja pierdolę. To chcesz ją? No dawaj! Tańcz! Chuj, to ma ładowarkę, no popoki. Ja to wam będę żałował świnta, idą już powoli. Chyba. Blisko ceny spadają, ładowarek nisko. Ładowarka JBC 182000. Nie, JBC czasem? Zatankowana do fulla. Ile kosztuje? Co? Ile ona kosztuje? 182? No, nie kupować? Kupuj, dawaj. Dobrze, proszę bardzo, podwójne koła przednie, standardowe. A gdzie z tym pieniądze? Mieliśmy ponad milion przed chwilą. No kurwa, ciągnij pół miliona chyba. Jaki? No, New Holland. No, ale jak sprzedawałem ten, buraki, to mieliśmy... No, siewnik jeszcze 180 tysięcy. Do zboża. I dobra, do... dawaj tą ładowarkę. Standardowa? Tak, nie, podwójne koła z przodu. Jo? No, dawaj. O, przebrzydła będzie mocno. I łyżkę do niej kup. Jaką? O! Zlagowała pół metra. Czekaj! Czy to? Tu, tu wchodzi 10 ton, a tu wchodzi 6. Panie. Ale tam jest co tam wchodzi? Wszystko. Kiszonka. Zibła. No to mam na biogazowni. Dawaj to. Dawaj. Chuj, dasz zobaczyć, kurwa, chłopaki szampana kupuj. Ej, to jest dobre. Brandy i whisky możemy. To chłopie, co ona jest brzydka? To patrz. Czekaj, ty do heli. Mówiłem, z tymi chłami wygląda. Do heli nie da kukacza idę. O, no, standardowy lepiej by wyglądała. Ale nie, no dobra, nie, to jest taka tragiczna. To jest moja ładowarka. No, tak, tyle worków i nie użył ich. No ty. Jo? Ty dzisiaj używaj. Dobrze, nie ma problemu, to ja jadę dalej siedzieć jakby coś. Bo tam jo. Taki zapierdol, że nie ma kiedy posiać. No także na dzisiaj... Mój Jezu! No pół miliona, nie. Bańkę prawie wydaliśmy. No i co? No dobrze. Ej, przez 3 miesiące nic nie wydałeś? Zaoszczędziłeś. No, chyba zajebałem się, ja tylko... No sąsiady to zawału podostawają. Dobrze, na pewno ukrot! Słyszę, hałdę ja już, leży z tyłu. Ja już widzę jak sąsiad idzie i na pewno ukrot. Skarbówka jutro będzie pokazać. To ładowarka fajna, myślę, coś porobię w następnym odcinku. No. Nie wiem, krowy powoź albo coś. No. Ty, za pełna sprzedana? Nie. Ja pierdolę, z wami coś robić. Ja mam roboty. Ja a jak spadła cena, zabiję. No i zajebiście. Co? No 1000 już spadła. Dobra, sprzedajemy. Aj, za dużo pieniędzy nie ma co. Mówiłem, żebyś zawiózł. Co? Ej, widzisz, nie, kurwa nie miałem czasu, sam sobie zawiózł. Nie kupowałeś tyle, tylko sprzedałeś. Jo. Ja pierdolę, teraz muszę mocno gaz naciskać za dużo. O kurwa, się aż ubi... Ty, aż ugina koła. Ja. No sprzedawa ją tam, za dużo pieniędzy nie ma co, bo potem nie ma co z nimi robić. Poczekaj, zaraz coś kupi i sprzedam. Co my tu wziąłem? Nie wiem. Może Hulinmana? Do pojeżdżenia po podwórzu. Ja coś wymyślę na sobie. Chyba coś kupię. Się coś kupi. Zaraz będzie pół miliona, jeszcze przyjdzie za tę moją, no przecież.
No aż tyle to jej nie ma. No. Jakby była za 8 coś, to by przyszło. Trzeba potestować jakieś nowe maszyny. No trzeba. No teraz sprawdzałem ten Bednara, jeszcze z odcineczkiem. Agregat, no też bajka, nie? Wreszcie też fajnie będzie można uprawiać, także tamten sobie sprzedamy. Swoje zrobił. Kurwa. Może taka ciężka ta kiszonka trzeba z dupę podnosi. Gdzie to jest? A tutaj. Twarde. 10 ton? Boże, jak ten odcinek zaciął za koniec. Ty, tu się ten... się wcofywało, nie? Gdzie? I to jak już zaczęło brać przyczepę, to już brało całą? Bo to mało tego miejsca jest. Po kolei bierze z przyczepy. Aha, czyli wystarczy, że tył tylko zawadzi już. Tak. No to gitara. O co ty myślałeś? Dzień dobry. Ja przyjechał sprzedać wyjmę. A to ona była gotowa i załadowana, tak? Jo. Aha. No wszystko było zrobione. Tylko trzeba było pojechać. No fajnie. Czekaj, bo no mówiłem właśnie, bo widzisz. Mówię, nie będę jechał. Mogę chociaż ją tu przyjść, bym tylko podcofnę na odcineczku. O to. Ale może... ładnie cię szarpie, tu ci powiem. Nie, ten jakiś lekciejszy jest i wiesz, dlatego. No i tak tym się mogę kiszonkę dawać krowom. Raz za porządnie. Od razu lepiej. Mój Jezu, ponad 1000 par... Jak to zapierdala, nie? No trzeba było jechać na początku odcinka, nie? Co ja miałem cały czas ten? Już niedawno też wełnę sprzedawałem, poprosiłem. Ej, jak tyle pieniędzy wydajesz, to mogłeś chociaż zarobić trochę. Jo, właśnie. Dobra, już jadę wysypać się i idę zaraz sprzedać kombajny obydwa. Zobaczyta, co się będzie działo wtedy, ile pieniądze. Zaczynamy je trochę ci wydać. Ja już z krowami na rzeźnie jadę. Ej, wyprzedajemy na koniec serii. Wszystko? I sprawdzimy, ile pieniędzy będziemy mieli? Możemy. Ale tak wszystko, nie? Co? Wszystko. No na przykład gnojowice, obornik, no wszystko, to no danie, zwierzęta, maszyny, słomę, siano, to co będziemy mieli, wszystko. Tak, zrobimy trzy takie odcinki, jakieś zrobimy. Jo, trzy odcinki ze sprzedawania. Czy myślę, że uważaj, jak wszystko posprzedajesz. Jak dwa z tego będą odcinki, to będzie naprawdę maszyny. Dobrze, jeden. Nie wiadomo. W jeden to możesz sprzedać tylko maszyny. Ja bym sprzedał to na live, albo poza odcinkami i napisał na Facebooku tego info. To, i że nie będzie serii 19. Przenosimy się. Chuj, seria 15 będzie kontynuowana. Wiem, co zróbmy. Sprzedajmy to wszystko, zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy i dodajmy sobie tyle pieniędzy w 19. Chuj, dwa tygodnie, kurwa. Od farmera do zera wtedy będzie. To ty teraz wymyślił? Zajmij sobie pomysł. Janusz, ci powiem, prymasowy pomysł normalnie. Ale tu jedzie ładny system. O, ale na Odara byśmy mogli tak zrobić. No na Odara. Sprawdzić, jaka jest wartość wszystkich maszyn. A, wszystko sprzedać. Ale nie, bo to już nie będzie miało... Kurde, to już nie będzie miało takiego czegoś. Bo raczej tych samych maszyn na Odara nie zdobędziemy. No to będziemy musieli podobne. No oryginalne, jak będą takie samo oryginalne, to te samo oryginalne weźmiemy. Kupimy tyle samo krów. Jak się uda zrobić takie same budynki, tam tylko chyba tej hali nie ma. Jakiej hali? No tej takiej zielonej, no bo to ona jest tylko z budynków dodawanych. Dodawałeś tam? Co? A, to na słowę. No. To tam ciul nawet, to jest niepotrzebne. Pola ogarniemy sobie sami, bo trzeba będzie po prostu no oborać i podpolić to wszystko. Więc... Morda, co ty robisz? Co, karmię kiszonką je. A czemu? Co? Bo one chciały. A ty nie jest zbilansowanej. Co? Ale ja nie chcę kurwa zbilansowanej, chciałem kiszonkę do Może kiedyś pamiętam, że próbowaliśmy się pozbyć kiszonki, bo żeśmy nie umieli robić zbilansowanej i było 200 ton, a teraz one to wyżarła, to im sypie cały czas mocno. No już jest full kiszonki, pas, 141 ton. Mój Jezu, ale teraz się będzie nadal podnosić coraz dalej. No, a teraz, dalej. No aż kierunek dalej. Tak jest. Można by było krowy wypuścić wolno stojące, żeby były. Wolnostojące. Ja bym kurwa na koniec serii do miasta wypuścił, nie biegnął. Niech same je się karmią. Ja nie mam razy ze świniami. Niech same się karmią. Muszę uważać, żeby tu nie zahaczyć tym znacznikiem pociągu. Ale poszło, bo mamy Karol by wypadł. O kurwa, co to? No to przyczepa do kiszonki. O, najlepszy ten Joski mały, tak blaskowy. Ja pierdolę. Serio. Brakowało tego, nie? No. Po prostu to brakowało tego. Tu nie trzeba mieć żadnego tematu na niczego kolejnego. Tu nie trzeba mieć pieniędzy. Jak widzicie, równie dobrze można się bawić bez. Ile wchodzi w ten paszowóz? Nie. Ja przykuję, bo się ma 4 krowy. Nie wiem, jak to zrobić, żeby dosiąść normalnie bez nakładu. Kurwa, słowo trzeba im dać. Boże, o, i ten odcinek, poczekaj, układanie słomy i somalijczycy. Ostatnio to widzieliśmy. Ostatnio, żeśmy sobie tak chcieli poprzemawiać. Zastanawiam się, o co chodzi.
Patrzymy minę, co ci się patrzy, patrzymy tytuł, a tam kurwa Somalijczycy, nie? Tytuły. Siema, Karol Krawczyk. O, dobrze. O. Ja tu robię znacznik. Nie, no nie będę do siebie tego palał, bo sobie miniaturkę jeszcze pierdachnę, to jaką ładną. Myślę, że jest 18, 13 to akurat co... Ole, ładnie żeś nadział. No tym to można karmić. Aż chyba pójdę pokazać, jak to ładnie robić. Nie, bo teraz spadły mi wszystkie. I myślę, że będziemy sobie powoli kończyć. Następny odcinek oczywiście u Brączusia. Kiedy? Ciłownie mi strzeli. Nie, miejmy nadzieję, że w ciągu tygodnia się wyrobimy. No na pewno, no... Jutro będziemy chcieli, tak. Bo raczej pogoda nie pozwoli na to, żeby robić coś w polu. Jedynie może na trochę skoczymy powymieniać lemiesze w pługu przed dalszą orką i w ogóle, ale no to już taka robota na kilka godzinek tylko albo na chwilę, więc myślę, że spokojnie. Mordo, wie, że to było pięknie ułożone, nie? A w pięcie to mam. Co fuj, ja tak układałem pięknie. Już tak wszystko zaraz wykarmi się. I wysprzeduję. Dobrze, proszę bardzo, na twoją odpowiedzialność weź dwie. No ale zrozumiem, ale żeby... Chociaż dało się ciągnikami tu przejechać, jak coś. No dobra, także co, my w tym odcineczku wam bardzo serdecznie dziękujemy. Możecie nas zmotywować komentarzami, możecie napisać, co mieliśmy tu już robić, co chcielibyście zobaczyć w tej serii. Proszę ja was bardzo. I co, słyszymy się już w następnych odcineczkach. Także co, stałeczka, narazisko, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć!